Witam serdecznie na kanale. Ja jestem Arrakis, a to jest 24 odcinek z gry Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Zapraszam do oglądania. Pędzimy w kierunku kolejnego questa. Mamy kawałek drogi do przebiegnięcia, aczkolwiek na spokojnie polecimy, powybijamy troszkę przeciwników, ponieważ zapewne na naszej drodze się pojawią. No i już na dzień dobry mamy kilka kobolciaków. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak się kulturalnie nimi zaopiekować. Ładnie. No nic nie wyżygali, szkoda. Zagęszczamy ruchy, lecimy dalej. Mamy platformę, tak więc zeskakujemy. No i proszę bardzo, jest The Lorestone. To cieszy. Aczkolwiek zanim dziada ogarniemy, to przywitajmy się z wilkami. As the seasons worn each year, the time to build is followed by a time for ruin. Two sons of the mortal king were left with Talarain betwixt them, but neither held his share complete. And as these mortals build their kingdom, so too they had destroyed it all with war and jealousies. Elegancko, story stosunkowo krótkie, tak więc pędzimy dalej. No i docieramy do zadania. Gdzie jest Gaugan? Tutaj jest Gaugan, kręci się pięknie. Gadamy z nim. Stranger, please, I'm being hunted by Fair Gorta. The bones of all my forebears mean to kill me. They are the bones of all my fallen family. I am of an ancient line, and the curse it bears is almost as old. When a Skaith dies, the magic of the curse raises his bones and forces them to hunt its descendants. Nothing of its life remains, just a hunger for Skaith blood. They will not stop until the line is dead, and I fear I am the last. But this curse need not end with my death, if you are willing to help me. I must exile myself from my family. In ancient Alfar tradition, members of the family or clan could be banished forever with the proper ceremony. This stronghold was my family's seat. It contains the solemn bell, the Codex Skaith, and my birth candle. All components for the ritual of banishment I must complete. We should begin. Meet me in Dove Vale, and we shall get underway. The solemn bell is not far from the entrance of Dove Vale. If my research is correct, it should be near the old assembly hall. It has been centuries since it was rung last. It is no ordinary bell, and can only be rung using Skaith magic. Let us disturb its slumber. Let us be quick. Elegancko! Aktywujemy questa i pędzimy za Gauganem. Mamy przeciwników, ładnie. Elegancko ich ogarniemy. No i dobrze jest. Przeciwnicy wykoszeni. Ładujemy się do twierdzy. Aczkolwiek zanim to zrobimy, to usuniemy znacznik z mapy. No i pięknie. Jesteśmy w środku. Jest Gaugan. Lecimy. The ritual says I must speak the magic words to make it ring several times and announce my intent on leading the Skaith family.
leading them to battle. I mean, to peace. Yes, that is what I meant. Leading them to eternal peace. Stay quiet. Elegancko. O, dzień dobry. Pięknie. No i wszyscy ogarnięci. To pasuje. If the bones of my ancestors did not know we were here, they do now. Now to the library, where I can find the Codex Gaeth. Let us be quick. Pięknie. Tutaj nic ciekawego nie ma. Lecimy dalej. Hold here. There is something behind this door. Do you not sense it? Oh, it is as I feared. The Scrivener is here after all. I cannot go in that room. Not while he is there. In life, he bound the names of my ancestors to the Codex Gaeth, and thus was the keeper of the names of our line. He fought the family's curse, tried to safeguard our names, but his battle was lost, and he became the worst of them. The Scrivener is powerful. I do not wish to face it, even if it is only bones and magic. Please, kill him quickly. Stay quiet. Pięknie. Szybko poszło. Now that the Scrivener is dead, it is safe for me here. However, I was expecting this place to be in better condition. Well, I suppose this is what happens to a library after a few centuries of neglect. Ah, but here is the Codex. Keep them off my back while I find my name. My name to the Codex Gaeth. No, erase. That is what I said. Now hurry. We must find my birth candle and finish the ritual. The Scaith suffering the curse were eager to track their kin. Thus there is a hall of candles. One was lit for each birth and then snuffed out at each death. These candles are close to my line's tomb, where the bones first rose up. We are near now. Stay quiet. No pięknie. Lecimy dalej. Be careful. Pędzimy do kolejnego pomieszczenia. I must find my candle amongst these. It will not be long now. Stay quiet. It is no longer here. My birth candle has been taken from its holder. It has been taken, so I cannot complete the ritual. If I cannot extinguish the candle's flame, then I will only have a short time before the monsters reach me. The first must have taken it. He is the progenitor, not like the others, for he has never truly died. Yes, the hunger consumes his soul, but his body still lives. His tomb should not be far. Please, warrior. I must be free of this all. Help me reclaim that candle. Not far from the candle room, there is the family sepulcher. That is the resting place of the first. Stay quiet. Lecimy dalej. It's him. No i dzień dobry, mamy drugiego Gaugana.
You must be a fool to follow Faetir around under false pretenses of some family curse. But there is a curse only on Faetir's ancestors, not Faetir himself. Nor is he being hunted by us. This ritual of his is not to free us from the curse. It is to take control of his ancestors and raise them as his personal army. If you do not believe me, you can go ask Faetir yourself. But if you give him to me, I will be able to release my family from this curse. Faetir will not give in easily. I will need your assistance in slaying him. Pięknie. Thank you for freeing my ancestors and myself from the curse. We will finally be at peace. In return for your wisdom, I offer you what little I can. The Skaths amassed much wealth in life, and it is useless to us now. Our tombs carry the gifts for you. And now I rest. No i elegancko koleżka się również wyautował. Pięknie. Ten nic nie wyżygał? No szkoda. No to dobra. Mamy temat załatwiony. Nie pozostaje nam nic innego jak wyjść z tej twierdzy i zabierzemy się oczywiście za kolejnego questa. No i pięknie jest. Jesteśmy na zewnątrz. Wykosimy sobie tylko tych gałganów. No i aktywujemy questa, którego zgarnęliśmy w pewnej twierdzy od pewnego truposza. No i teraz możemy śmiało tego questa ogarnąć. Okej, jesteśmy w pobliżu, tak więc pędzimy. Dzień dobry. Elegancko zgarniamy fanty i tykniemy sobie Lorestone'a, ponieważ w tym miejscu skubany się znajduje. Elegancko. Poskładani. Wyżygali coś? Niezbyt. Szkoda. O, ten coś wyżygał. Troszeczkę waluty może być. Mortals fought over the castles and hills. The servants of the Aster clan divided the remains between them. They called themselves Ratifer, Kents and Skates.
They hid their rocks and metal under their castles and called them home. They hoarded treasures and watched the seasons wear their stone walls and their wills. No i pięknie, kolejna krótka historia. A my teraz bujniemy się między budynki i proszę bardzo, mamy grób. Tak więc opróżniamy go z zawartości. Mamy amulet cieszy. No proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. To cieszy. Pędzimy teraz do kolejnej miejscówki. W której aktywujemy nasz amulet. Tu jest decha do skoczenia, tak więc skorzystamy z niej. No i lada moment, będziemy na miejscu. Ogarniamy panciochy, ogarniamy magazynek. No i jedziemy. No i dobrze jest, dobrze jest. W pierwszej kolejności wbijemy sobie level. Elegancko i odpalimy nasz ekwipunek. Aktywujemy mapę. Rozpoczniemy od tego miejsca. Lecimy. Mamy dwóch gałganów, tak więc już się nimi zajmujemy. Elegancko poskładani, lecimy do kolejnych przeciwników. Szybko poszło, pasuje. Zjawili się kolejni przeciwnicy. Niedobrze, niedobrze. Dobrze.
jeszcze wilki. Teraz na spokojnie możemy ogarnąć kuferki. Pięknie. Fanty pozbierane, to pasuje. Odpalamy inwentory i aktywujemy mapę. Oj, co się stało? O, teraz działa. No i zabieramy się za kolejne skrzynie. Jesteśmy na miejscu. No i tak, tutaj mamy skrzynię. Ogarniamy ją. Uleczymy się. Zdejmiemy znacznik. No i ładujemy się do twierdzy, w której już byliśmy. No i na spokojnie brykniemy się w miejsce, w którym znajduje się skrzynia, aczkolwiek tędy nie przejdziemy. Musimy dymać na okrętkę. Mamy troszkę przeciwników. Elegancko wykoszeni, pędzimy dalej. Ładnie wykoszeni. Otwieramy kurtkę. No i teraz pytanie, w którą stronę dymać? Chyba tędy. Jednakże standardowo ekwipunek i aktywujemy punkt na mapie. No co jest, cholera, znowu z tymi punktami? Teraz się pojawiły. No dobra. Droga jest odpowiednia. Kolejni przeciwnicy poskładani. No i teraz tak, pędzimy tym korytarzem. Tu jest wajcha. Pasuje. A no i żeśmy zatoczyli koło. Dobra, gdzie to dziadostwo, cholera, jest? Lecimy jeszcze raz.
No tutaj, proszę bardzo, jest skrzynia. Ogarniamy zawartość i zostały nam jeszcze dwa kuferki do ogarnięcia. Tak więc wychodzimy na zewnątrz. Po raz kolejny aktywujemy naszą mapę w ekwipunku. Polecimy teraz w to miejsce. Ej, koleżanko, co jest? Aha, dobra. Nie chcę się oznaczyć. No trudno, jest jak jest, inaczej nie będzie. Tak czy siak musimy zeskoczyć na dół. Okej. Lecimy jeszcze niżej. I ładujemy się na tą górkę. Dzień dobry. Dobrze jest, ładujemy się na górę i ta skrzynia powinna być gdzieś w tym miejscu. No i jest! Pięknie! Pięknie, naprawdę pięknie. Pozostaje nam jeszcze jedna skrzynia do ogarnięcia. Lecimy. Zagęścimy trochę ruchy. I zaraz powinniśmy być na miejscu. Elegancko pędzimy dalej. No i dobrze jest. Jest bardzo dobrze. Teraz odbijemy. Oj, nie odbijemy. Zawalczymy. Ojojoj, bomby. Elegancko. Ile pamięć mnie nie myli, ta skrzynia powinna być tu. No i jest. No i w ten oto sposób ogarnęliśmy naszego questa. Pięknie. Jedyne co pozostaje, to wyjść z tej twierdzy i zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. Pięknie, pięknie. Polećmy tutaj na
górkę. No i proszę bardzo, mamy bardzo dobrą miejscóweczkę na to, żeby zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. A w następnym odcinku oczywiście ogarniamy kolejne questy z tej pięknej krainy. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!